Ewangelia według świętego Marka to ta właściwie jedyna Ewangelia, która praktycznie rozpoczyna opowieść o Jezusie od chrztu Janowego. Najpierw zaprezentowana jest krótko misja Jana Chrzciciela, misja, która jest wypełnieniem proroctw. I następnie w kontekście udzielanego przez Jana chrztu ewangelista ukazuje nam scenę chrztu Jezusa. Czytamy, że do Jana ciągnęła cała judzka kraina, wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Ale Jan zapowiada, że za nim idzie mocniejszy. Powie, ja chrzciłem was wodą, on was zaś będzie chrzcił Duchem Świętym. I czytamy od wiersza 9. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na siebie, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię. W tłumaczeniu możliwie dosłownym czytamy od wiersza 9. I stało się w owych dniach, przyszedł Jezus z Nazaretu Galilei i został ochrzczony w Jordanie przez Jana. I wychodząc natychmiast z wody, ujrzał rozwierające się niebiosa i ducha jakby gołębice stępującego na niego. I stał się z nieba głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie upodobałem sobie. Możemy dostrzec pewne, może niewielkie różnice między Biblią Tysiąclecia, czwartym wydaniem, a tym tłumaczeniem możliwie dosłownym. Co takiego ewangelista chce nam w tych słowach powiedzieć? Przede wszystkim, jeżeli porównujemy opowiadanie o chrzcie Jezusa w Jordanie według świętego Marka z opowiadaniami zamieszczonymi w pozostałych Ewangeliach, bo występuje to opowiadanie podobne i u Mateusza, i u Łukasza, ba nawet i u Jana, to co odróżnia opowiadanie markowe, to to, że Marek zdaje się pokazywać, iż to, co dotyczy Jezusa w tej scenie chrztu w relacji do nieba, jest dane tylko Jezusowi jako jego osobiste, wewnętrzne doświadczenie, czego nie widzą świadkowie. A więc wychodząc natychmiast z wody, to Jezus ujrzał rozwierające się niebiosa i ducha stępującego na niego. I stał się głos z nieba skierowany wprost do Jezusa, w drugiej osobie: Tyś jest mój syn umiłowany. W innych Ewangeliach bardziej będzie chodziło o pokazanie, że są to też pewne elementy świadectwa Jana Chrzciciela, czy może nawet ktoś z zewnątrz, spoza nich dwóch, widział ducha jak gołębice stępującego? W każdym razie ewangelista Marek zdaje się nam sugerować, że to otwieranie się niebios i stępowanie ducha nie było widoczne dla tych, którzy byli tam obecni, którzy również przystępowali do chrztu. Otóż wskazuje to na to, że
jest pewna tajemnica na razie przed ludźmi zakryta. Ewangelista Marek będzie nam w dalszej części Ewangelii pokazywał, jak Jezus ujawnia, objawia krok po kroku swoją tajemnicę, a ludzie dochodzą powoli, szczególnie uczniowie, którzy są blisko Jezusa, do rozpoznania, kim Jezus jest. Chociaż finał i pełnia poznania będzie dana, okazuje się, poganinowi, setnikowi, który stoi pod krzyżem Jezusa i to on dopiero wyzna, że Jezus jest Synem Bożym. Ewangelia według świętego Marka właściwie składa się z dwóch zasadniczych części. Są one jakoś zasugerowane, zasygnalizowane już w samym jakby tytule, w pierwszym zdaniu wprowadzającym, gdzie Marek pisze, że jest to początek Ewangelii, a więc jego Ewangelia jest tylko początkiem, co oznacza, że po zmartwychwstaniu Jezusa jest dalszy ciąg Ewangelii o Jezusie. On pisze o początku tej Ewangelii, o Jezusie, który tu jest określony jako Chrystus i Syn Boży. Chrystus to pomazaniec, to Mesjasz. A więc nie jest to żadne nazwisko Jezusa, tylko jego mesjański tytuł. Zatem w tym zdaniu wprowadzającym niejako w tytule Marek sygnalizuje, że będzie pisał o Jezusie, który jest zarówno Mesjaszem, który wypełnia zapowiedzi mesjańskie, zapowiadanym mesjańskim królem, jak również Synem Bożym. I te dwa tytuły organizują nam całą treść, dalszą treść Ewangelii, bo ewangelista będzie pokazywał, jak do momentu, kiedy Piotr pod Cezareą Filipową wyzna, tyś jest Mesjasz, Jezus objawia przede wszystkim siebie jako Mesjasza i w tym punkcie kulminacyjnym pierwszej części Piotr wreszcie wyznaje, tyś jest Mesjasz. Druga część Ewangelii to ukazanie, jak Jezus swoją tajemnicą przekracza nawet możliwości pojmowania samych uczniów, którzy za Jezusem nie nadążają. Wiara w Jezusa jako Mesjasza zaraz potem okazuje się nie wystarczy, żeby uczniowie mogli wyrzucić złego ducha. Nie znają jeszcze pełnej tajemnicy osoby Jezusa. Muszą przejść proces wtajemniczenia. Jezus, idąc na mękę, śmierć, to w tajemnicy swojej śmierci na krzyżu objawia, kim naprawdę jest, że jest też Synem Bożym. Te dwa tytuły Jezusa, Chrystus, czyli Mesjasz i Syn Boży, wskazują na dwie części Ewangelii. Więc w scenie chrztu świadkowie nie widzą tej nadprzyrodzonej komunikacji, która jest między niebem, między Ojcem a Jezusem. Nie są w stanie jeszcze odkryć tajemnicy osoby Jezusa. Otóż właśnie Marek pisze, że stało się w owych dniach, kiedy właśnie ludzie ciągnęli do Jana i przyjmowali chrzest, że Jezus przyszedł, został ochrzczony przez Jana i wychodząc natychmiast z wody, w owym czasie przyszedł, przyjął Jana chrzest w Jordanii w chwili, gdy wychodził z wody. Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia pomija to słówko natychmiast. Tymczasem jest ono ważne, dlatego że inni ludzie przychodzili, by przyjmować chrzest i wyznawali swoje grzechy. A Jezus, gdy przyjął chrzest, natychmiast wyszedł z wody, bo nie musiał grzechów wyznawać. Nie wyznaje grzechów, bo on jest bez grzechu. Za to Jezus ma doświadczenie, że to on widzi rozwierające się niebiosa, właściwie niebiosa, które są rozdzierające się wręcz, i ducha wstępującego na niego, który pochodzi od Ojca. Do tego jeszcze właśnie ten głos,
Głos zapewniający, że Jezus jest owym synem umiłowanym, którym Bóg ma upodobanie. Syn umiłowany to właściwie bardzo specyficzne określenie Jezusa, zaczerpnięte z historii, z Księgi Rodzaju, z historii ofiarowania Izaaka. Ta dziwna scena Akeda, zwana przez Żydów, scena związania Izaaka. Pamiętamy, jak Abraham jest wezwany przez Pana Boga, żeby złożył ze swojego jedynego syna ofiarę. I właśnie tam tenże syn nazwany jest umiłowanym, jedyny, wyjątkowy, ten umiłowany. I tutaj ewangelista używa dokładnie tego samego określenia w stosunku do Jezusa. W ten sposób pokazuje nam, że ta scena już w jakiś sposób odnosi do końca Ewangelii, kiedy to Jezus, umierając na krzyżu, będzie złożony w ofierze. Tak jak Abraham, wezwany przez Boga, by złożył ofiarę ze swojego jedynego umiłowanego syna. Ofiarę nie doszło, bo Bóg go powstrzymuje. Ale ta scena proroczo zapowiadała przyszłe działanie Pana Boga w Jego Synu. To, że niebo się rozdarło, sugeruje nam właściwie coś, co związane jest z jakimś wielkim czy wzburzeniem, czy przejęciem, przeżyciem. Kiedy na przykład ktoś z Izraelitów przeżywał coś bardzo mocno, jakiś na przykład ból, bo ktoś umarł, rozdzierał szaty. Więc tylko ewangelista Marek właściwie używa słówka oznaczającego takie rozdarcie, jak rozdarcie szat. Zarówno w tym miejscu, tutaj na początku Ewangelii, jak później przerzuca łuk niczem, klamrą spina swoją Ewangelię. Gdy Jezus będzie umierał na krzyżu, to zasłona przybytku zostanie rozdarta z góry na dół. Owo rozdarcie to jakby rozdarcie szat, które sugeruje jakieś wielkie, głębokie przeżycie kogo? Przede wszystkim Ojca Niebieskiego. Te rozdarte niebiosa tutaj w tej scenie zapowiadają, że Jezus będzie złożony w ofierze i oczywiście w sposób nieco antropomorficzny mówi się o Panu Bogu na sposób jakby mówienia o człowieku, że Bóg przeżywa z wielkim bólem, właśnie reaguje przez rozdarcie szat, później na śmierć Jezusa. Głębokie uczucie jakby Boga. Głębokie przeżycie Boga wobec tej tajemnicy. Wszystko dokonuje się w związku z tym, że tłumy ludzi, grzeszników przychodzą do Jordanu, by pokutować. Zatem chrzest Jezusa w Jordanie wskazuje na to, że Bóg lituje się nad tymi ludźmi. Tak jak przy śmierci Jezusa Bóg będzie, można by po ludzku mówiąc, tak antropomorficznie, bardzo przeżywał wewnętrznie tę śmierć swojego Syna w ciele, ale śmierć oczywiście człowieczeństwa Chrystusa. Tak można powiedzieć, że to, że Jezus wychodząc z Jordanu widzi rozdarte niebiosa, to niejako Jezus widzi serce Ojca, które jest przejęte losem ludzi, losem tych grzeszników. Wizja Jezusa, którą On ma dla siebie, jest wizją, która właściwie wskazuje na misję samego Jezusa. Po co Jezus przyszedł? Po co ta wizja? Jest On Mesjaszem, Bożym posłańcem, ale tym, który zrealizuje Boży plan dokładnie tak, jak Bóg chce. I w tym duchu, w jakim Bóg chce, by było to zrealizowane. Jezus, oglądając, można by powiedzieć, to wzruszenie Ojca wobec tych tłumów grzeszników, którzy byliby zginęli, gdyby nie zbawienie, niejako zaproszony jest przez Ojca do współuczestnictwa w tym zmiłowaniu nad ludźmi. I do tego otrzymuje
Ducha? Moc. Moc namaszczającą do misji Ducha Świętego. W jaki sposób Ojciec się zlituje nad ludem? Oczywiście posyła Syna, który będzie ofiarowany, jak no, nie doszła ofiara z Izaaka. Zatem mamy tutaj z jednej strony cudowną scenę, która przedstawiona jest jako ta, która dotyczy samego Jezusa. Jezus posyłany przez Ojca ma wewnętrzne doświadczenie, również jako człowiek w swoim człowieczeństwie, które pozwala mu wejść w boskie plany, w boskie przeżycia, żeby mógł realizować tę misję w tym duchu, w jakim Ojciec pragnie, by to było dokonane, jak Ojciec patrzy na grzeszną ludzkość, która potrzebuje zmiłowania. A z drugiej strony w tej cudownej wizji tu opisanej, w tym doświadczeniu Jezusa, ewangelista ujawnia nam tajemnicę trójjedynego Boga. Bo to tutaj widać. Te rozdarte niebiosa sugerują też, że niebo, które kiedyś było zamknięte, teraz zostaje rozdarte, więc też otwarte. Zatem o ile po grzechu pierworodnym nie było komunikacji między Bogiem a ludźmi, bo grzech powodował radykalne oddzielenie. Po grzechu Adam ukrywa się w krzakach, Bóg mówi: Adamie, gdzie jesteś? Nastąpiła wielka przepaść między Bogiem a człowiekiem. To teraz, według zapowiedzi prorockich, Bóg mówił, że rozedrę niebiosa i stąpię. Te teksty, które czytamy i wyśpiewujemy w Adwencie, niebiosa rosy, spuśćcie nam z góry. Właśnie nie, rozdzierane niebo, otwierane niebo. Niebo było zamknięte, teraz otwarte. To znaczy w Jezusie Bóg chce przywrócić komunikację, jedność, więź, przyjaźń, wspólnotę między Bogiem a ludźmi. Przede wszystkim ta scena ujawnia nam, że to Jezus widzi rozwierające się niebo. Więc ta scena pokazuje przede wszystkim tę tajemniczą więź jedności, miłości Ojca i Syna. I ta tajemnica jedności Ojca i Syna jest niejako potwierdzana przez dar Ducha i przez Słowo. Słowo, które mówi: Tyś mój Syn umiłowany, więc jedyny w swoim rodzaju, naprawdę ukochany, i w którym do tego mam upodobanie, a w grzesznej ludzkości Bóg do tej pory nie miał upodobania. Więc Jezus jest jedynym, którym Bóg może mieć upodobanie, bo wszyscy wcześniej byli grzesznikami, więc Bogu się podobać nie mogli. Zatem Ojciec objawia tu w tej scenie, jaka jest więź między Jezusem a Nim i że jest to też więź w Duchu Świętym, który posyłany przez Ojca jest darem Ojca dla Syna, jest też Duchem, który przynosi, można powiedzieć, inwestyturę mesjańską, naznaczenie do misji, udzielenie mandatu od łacińskiego posyłać, a więc udzielenie misji. Wpatrujemy się więc w tej scenie, w tajemnicę Trójcy Świętej, w tajemnicę komunikacji, gdzie Syn wcielony, przychodzący na ziemię, ukazany jest jako ten, który współodczuwa z Ojcem, zna głębiny Bożych przeżyć, Bożej postawy względem ludzkości. Dostrzega niejako, jak ten Ojciec rozdziera niebiosa, jakby rozdzierał szaty, przejęty losem ludzkości. I możemy być pewni, że ten posłany Jezus naprawdę nam współczuje, jak Ojciec Niebieski. I tak jak Ojciec będzie przeżywał, można by powiedzieć oczywiście po ludzku znów, bo to jest tajemnica, jak Bóg można by przeżywa, prawda? Jak Ojciec będzie przeżywał śmierć Syna na krzyżu i wyrazi to w tym znaku rozdartych zasłon w świątyni, tak widać, to
to wielkie poruszenie serca Bożego. Jezus więc w tej wizji jakby przejmuje tego ducha, w którym ma tę misję spełnić. I moi drodzy, ewangelista nam pokazuje, o kim chce tak naprawdę pisać tę Ewangelię. O takim Jezusie, który jest prawdziwym boskim Mesjaszem, posłańcem, który zrealizuje boskie plany, boskie dzieło zbawienia na pewno doskonale. Bo niejako współodczuwa z Ojcem i ma od Ojca tego samego ducha. To nam gwarantuje, że Jezus nie przyszedł nas zwieść, że On nie przyszedł działać dla jakiejś tylko swojej chwały, dla swoich jakichś interesów, ale przyszedł do nas, bo nam współczuje, jak Ojciec współczuje. Przyszedł, żeby dokonać dzieła zbawienia tego grzesznego tłumu, który przychodzi nad Jordan, by dać się ochrzcić, by pokutować. Jednocześnie Jezus jest prezentowany przez Ojca w tej scenie u Marka. Właściwie sam Jezus niejako zyskuje potwierdzenie: Tyś jest mój Syn umiłowany, ale w innych Ewangeliach ten głos jest słyszany również przez świadków, którzy niejako mogą przekonać się, że Jezus jest również wzorem nowego człowieka. Cała scena chrztu Janowego, gdybyśmy spojrzeli nieco szerzej, poza też Ewangelią Marka, praktycznie łączy nam pewne elementy, które właściwie są obecne już w dziele stworzenia. Gdy Pan Bóg stwarza świat, są wody, nad tymi wodami Boży Duch, jak to tekst hebrajski pisze, merachefet. Jest to czasownik, który oznacza coś jakby machać skrzydłami, niczym gołębica zawieszona nad wodami, z których Bóg dalej wyłania dalsze stworzenie. Więc w Księdze Rodzaju, już w dziele stworzenia, jest obecny boski duch. Są wody, jest duch, jest stwórcze działanie Boga. Później wiemy, że człowiek stworzony na tym świecie, ukształtowanym przez Boga samego, zgrzeszy i nie będzie miał upodobania u Boga, chociaż stworzony jest na obraz i Boże podobieństwo. Jezus jawi się jako ten, który wychodząc z wód Jordanu, bez grzechu, jest tym, w którym Ojciec ma upodobanie, czyli jest co odnowionym stworzeniem i wzorem każdego człowieka w Chrystusie? Tak. Więc ta scena mówi też coś ważnego dla nas i o nas. W tej scenie, szczególnie referowanej przez ewangelistę Mateusza, Łukasza, gdzie bardziej chodzi o to, że te elementy poświadczają wobec świadków tajemnicę Jezusa, że już nie Ty jesteś, tylko Ten jest Synem moim umiłowanym i Jego trzeba słuchać. Ja mam w Nim upodobanie. Zobaczcie, ludzie, ja Wam przedstawiam wzór nowego stworzenia, według mojego serca, według mojego boskiego upodobania. I jeżeli chcecie się mi podobać, to musicie być jak Jezus, inaczej mówiąc. Ewangeliści wszyscy przytaczają tę scenę z pewnymi modyfikacjami, również dla celów katechetycznych, bo przecież od początku w chrześcijaństwie inicjacja do tego nowego życia jest przez chrzest święty. Więc chrześcijanie już od początku zauważali związek istotny między chrztem Jezusa w Jordanie z chrztem chrześcijańskim. Jan nie udzielał sakramentu. Niemniej Jezus podjął ten znak, który czynił Jan,
Bo Jan właściwie czynił tylko prorocki znak. Jeżeli ktoś uwierzył prorockiemu słowu głoszonemu przez Jana, na znak, że uwierzył, wchodził na drogę pokuty. A wchodząc na drogę pokuty, dał się Janowi obmyć, czyli czynił znak, że on chce obmycia z grzechów, chce nawrócenia, chce zmiany życia, uznaje się za grzesznika. Więc Jan zanurzał ich w wodzie, ale nie był to sakrament. Był to tylko znak potwierdzający, że człowiek wkracza na drogę nawrócenia. Jezus podejmuje te elementy tejże sceny, by ustanowić sakrament Chrztu Świętego. Chrześcijanie więc od początku rozumieją, że kto uwierzy w Ewangelię Chrystusową, musi przyjąć chrzest. Jezus wychodzi z tego chrztu nie jako grzesznik. Mamy tu swoiste przejście. Zauważmy, jak ewangelista to świetnie pisze. Tłumy wchodzą do Jordanu, wyznają grzechy i w to interweniuje Jezus, że jako dołącza do tych tłumów, ale on wychodzi zaraz jako ten bez grzechu. Gdyby to tak sobie wyobrazić, to tak jakby te tłumy, później jakby reprezentowane przez Jezusa, teraz Jezus miał wyprowadzać za sobą jako bezgrzesznym, jako ludzi odnowionych, oczyszczonych bez grzechu. To czyni chrzest, obmywa nas. Nic więc dziwnego, że właśnie ewangeliści tak mocno akcentują tę scenę chrztu, nie pominęli jej, wręcz w kolejnych Ewangeliach później powstających ta scena jest rozważana jakby jeszcze w nowych aspektach, których nie ma w tej najstarszej Ewangelii według świętego Marka. Zatem mamy pogłębienie, refleksję w Duchu Świętym, ale też z odniesieniem do naszej sytuacji, do naszego Chrztu Świętego. W tej scenie chrztu Jezus jest przedstawiony przez Ojca jako Syn umiłowany, w którym Bóg ma upodobanie. I ewangelista chce nam powiedzieć, że Bóg nas w Nowym Przymierzu wzywa do tego, byśmy właśnie mogli otrzymać przybrane synostwo. Byśmy wychodząc z wód chrztu, kraczając na drogę pokuty, mogli upodobnić się do Chrystusa, by Ojciec mógł rozpoznać w każdym z nas rysy swojego umiłowanego Syna, by mógł znaleźć w nas upodobanie i dać nam zbawienie. Kontemplując zatem tę scenę, z jednej strony patrzymy na samego Boga, który lituje się nad nami i ta scena nam mówi, czego Bóg chce dla nas. On z litości posyła Syna, ale Jego plany są dalekosiężne. On chce nas wynieść do godności dzieci Bożych. Zatem, kontemplując tę scenę, rozważając ją, mamy pytać się, co ona oznacza dla nas. Umieszczamy się i my w relacji do Boga Trójjedynego. I żeby słuchać Słowa Bożego, trzeba być na tyle otwartym, żeby umieć zapytać, Panie Boże, jakie Ty masz plany względem mnie? Ja sam nie wymyśliłbym tego, że ja mogę w tym życiu aspirować do bycia dzieckiem Boga, by żyć w niebie na wieki. I właściwie poganie do tego nie dochodzą. Dzisiejszy świat bardzo jest skoncentrowany na doczesności. Zależy nam na tym, żebyśmy byli zdrowi, najlepiej zawsze młodzi, sprawni, zdolni, żebyśmy umieli wygrywać w wyścigu szczurów, żebyśmy mieli wystarczającą ilość atutów, żebyśmy byli piękni, przyozdobieni, bogaci, dobrze ubrani, zabezpieczeni przed chorobami i najlepiej jeszcze przed śmiercią, byśmy na tym świecie mogli robić karierę i żebyśmy się dobrze czuli, realizowali siebie. Ale boski plan względem nas jest inny. I tak wiele zależy od tego, czy ty w swoim życiu
na tyle potrafisz zawierzyć Jezusowi, żeby porzucić swoje plany, swoje aspiracje, w pokorze zasłuchać się, czego Bóg oczekuje od twojego ziemskiego życia już tutaj. Co On ma dla ciebie? Jakie są pragnienia boskiego serca? Jeżeli Bóg chce nas uczynić swoimi dziećmi, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu na wieki w niebie, no to super. Ale dowiadujemy się też, że droga, na której ma się to dokonać, to droga, którą idzie Boży Syn, który umiera za nas i zmartwychwstaje. I ta droga nie jest prosta. Ona wymaga wyrzeczeń, wymaga odrywania się od pewnych naszych ambicji, od spraw tego świata, tylko tych doczesnych spraw, żeby tęsknić za czymś więcej, by nasze życie na tym świecie i nasze zaangażowanie wszystko podporządkować, wykorzystać dla ukształtowania w sobie nowego człowieka na wzór Chrystusa. I dlatego słuchając dzisiaj tych słów, tego fragmentu Pisma Świętego, każdy z nas jest wezwany do udzielenia Bogu odpowiedzi. Co ty na to? Jezus przychodzi i mówi, mam dla ciebie taki plan. Nie będzie to łatwe do zrealizowania, ale realne. Bo ja jestem drogą, ja już tego dokonałem. Jezus chce dzisiaj się ciebie spytać, czy po prostu ty wchodzisz w to? Czy ty wchodzisz w boski plan? Czy chcesz stać się przedmiotem szczególnie boskiego działania, które ma ciebie odnowić? My mamy w sobie jakieś aspiracje do boskości. Nawet wiemy, że niektórzy władcy tutaj ziemscy uważali się za Boga. Ba, nawet jeden z bogaczy tego świata, nam współczesnych, proklamuje wprost, że on jest Bogiem, bo on wszystko może ze względu na to, że dysponuje pieniędzmi. Jest niepojęta pycha człowieka. Ale te sny o boskości, one właściwie obecne są od początku ludzkości, bo widzimy, jak szatan już w ogrodzie rajskim podsuwa człowiekowi: będziecie jak bogowie. Tylko, że ta propozycja diabelska była propozycją, którą człowiek miałby zrealizować za cenę zerwania relacji z Bogiem, zbuntowania się, stać się Bogiem bez Boga. A jaki jest boski plan? No w tej scenie choćby chrztu, ale i później w dalszym objawieniu Nowego Testamentu widzimy, że Bóg chce nas wynieść do boskości, chce nas przebóstwić, ale nie bez Boga, bo to jest nieosiągalne, nie na drodze buntu wobec Pana Boga, jak w ogrodzie rajskim, będziecie jak bogowie, gdy przekroczycie Boży nakaz, ale właśnie w duchu pokory, uległości wobec miłującego Ojca w niebie, na drodze pokornego Jezusa, który chce nas wywyższyć swoją boską mocą, co zakłada naszą pokorę, uniżenie, pokorę dziecka, które da się poprowadzić Ojcu do chwały nieba. Mamy sny o potędze, o wielkości, różne ambicje, jedni większe, drudzy mniejsze. Idąc za Jezusem, nie chodzi o to, że mamy co zapragnąć być tylko upokarzani. Bóg chce naszej wielkości, tylko na właściwej drodze, zgodnej z Bożymi planami. I to jest droga najbardziej realna, chociaż ludziom tego świata wydaje się, że może chrześcijaństwo to jest jakaś iluzja, czy jakiś narkotyk dla ludu, jak to chciał, prawda, nie jeden myślicie, jakiś tam Feuerbach, później Marx, gdzie religia uważana była tylko za jakieś omamianie ludzi, odciąganie od realiów. Żeby stworzyć raj, na przykład, prawda, w marksizmie, musisz chwycić za broń, prawda, walczyć, walka klas i walczyć o swój byt. Nie można uciekać się
prawda, jakiejś iluzji Boga, więc Kościół przeszkadza rewolucji społecznej, bo odciąga ludzi od realizmu i każe im się łudzić czymś, co jest nierealne. Za to Ewangelia pokazuje nam coś innego, że tego typu dążenia są nierealne i złudne. Zresztą pokazały nam różne wydarzenia historyczne i przeszłość. Już mamy za sobą blisko prawie 100 lat szerzącego się komunizmu na świecie i widzimy, jakie są potworne skutki ludobójstwa, nieszczęść ludzkich i tak dalej, zniszczenia morale człowieka. Więc można by rzec, komunizm się w praktyce sfalsyfikował, zbłaźnił się. Więc jest to droga nierealna, to jest utopia. A Ewangelia pokazuje nam realizm, drogę realną, którą przeszło już dużo wcześniej wielu świętych i widzimy, jakie są owoce w formie także wielu cudownych dzieł w historii Kościoła, realizowanych, zakładanych, inspirowanych przez świętych, którzy szli drogą za Chrystusem. I ty musisz to rozważać i zastanawiać się, czy będziesz śnił o potędze, o znaczeniu, o tym, żeby cię ludzie dostrzegli, zauważyli, docenili na drodze albo prostackiej, prymitywnej, albo wręcz diablicznej, to znaczy przez bunt wobec Pana Boga. Będziesz szedł po trupach, nie licząc się z zasadami moralnymi, jak to czasem widzimy choćby w polityce, byle dochrapać się, prawda, jakiejś pozycji, jakiegoś stołka, żeby mieć znaczenie i pieniądze? Czy też uwierzysz w realizm tej jezusowej wizji i wiesz, komu zaufałeś i do końca życia nie dasz się z tej drogi zwieść? Odpowiadaj sobie dzisiaj na te pytania i odpowiadaj na te pytania Panu Bogu. Czy ty chcesz wejść w Jego boski projekt dla twojego życia, aby ciebie On mógł faktycznie wywyższyć? Czy ty łudzisz się, że ty sam sobie zapewnisz wielkość, gdy jesteś takim pyłkiem w całym ogromnym wszechświecie? Jeśli taki pyłek Pan Bóg jednak weźmie w swoje ręce, to On może uczynić cię wielkim, bo On udziela ci wielkości ze swojego bóstwa, daje ci udział w swojej boskości i do tego nas prowadzi. Jak będziesz nad tym wszystkim myślał, to wtedy Duch Święty będzie mógł cię pociągnąć, umacniać twoją wiarę, byś z dnia na dzień coraz bardziej był pewny, komu zawierzyłeś.